Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, zakończyliśmy ostatnim razem drugi epizod i teraz pora na rozpoczęcie trzeciego epizodu. O, powrót Jokera, zobaczcie. To może być ciekawe, czyli będziemy teraz Jokera mieli. Jak na początku była ta historia związana z ucieczką tych kilku złoczyńców z Arkham Asylum, to tam chyba nie było Jokera. No przynajmniej ja nie kojarzę. Czy to jest w ogóle jakaś inna historia będzie teraz, nie? Mamy Scarecrowa, okej, to od razu widzę. Tego nie poznaję. Tego poznaję i kojarzę, ale nie pamiętam jak się nazywała ta postać. No i jest Jokuś. O, to była chyba Harley. No dobra, to może być ciekawy epizod. Szczerze, jak jest Joker, to ja jestem zadowolony. Uwielbiam po prostu postać Jokera. Aha, okej. Super, zabawa, panowie. Nie ma. Tu trzeba ukraść. Dobra. O. Jervis Tech, Mad Hatter, no właśnie. Ten szalony kapelusznik, no teraz to już wszystko jasne. Coś tu ciekawego. O właśnie, to było. Szalony kapelusznik też był właśnie w Alicji w Krainie Czarów i tak się też tym właśnie inspirował się ten Jervis, tworząc swoją podłą postać. Mind control. Aha, technologii. Okej, czyli mamy jakąś technologię, która pozwala na kontrolowanie umysłów i naginanie ich woli. I nigdy nie jest widywany bez swojej fantastycznej, ogromnej czapki. Wszystko jasne. Możemy zaczynać. Nie bardzo. O, tak już lepiej, nie? Nie? What the fuck? O nie! Ten peleryny kupuje. Dobra, to było fajne. No okej, mamy i Jokera. Będziemy latać tym? Fajnie by było. W pierwszym epizodzie mieliśmy misję z jeżdżeniem Batmobilem. W drugim epizodzie mieliśmy pływanie, to teraz powinno być latanie teoretycznie, nie? Oh shit. To chyba wypadło odrobina. A robi ma helikopter też w sumie, fajnie nawet. Jakoś w tej... W trzeciej części trylogii Nolana był też taki właśnie latający pojazd, tylko nie pamiętam jak się on nazywał, cholera. No dobra, ciekawa sceneria tutaj na wstępie już. Bramę trzeba oczywiście rozwalić. I pierwsi przeciwnicy, tacy nowsi. O, co to było? Widzieliście, jakoś tak inaczej przerzucił. Czy mi się wydaje, czy ja mogę... Już myślałem. Jak kliknę dwa razy to przerzuca tak. Aha, mogę Dobra, jak złapię, to mogę też skasować w ten sposób. Wydawało mi się, że przed chwilą odkryłem jakiegoś nowego kombosa. Tak jakoś śmiesznie przerzucił gościa, ale może mi się wydawało. Zobaczę to sobie jeszcze później na nagraniu. Co jest? Czemu mi zmieniło postać? Ja tego nie klikałem. Niepokojące. Dobra, teraz szybko trzeba nawiedzić, nacelować tym robinorangiem elegancko. I to coś może nas stworzyć, tak? Okej, tworzymy strój dla Robina. Może to będzie strój, który nam pozwoli chodzić po tym czymś, nie? A nie, to jest dobra, to jest strój, którym będę ssał. Niech będzie, posiemy trochę, jak już trzeba. Tylko którym to się przyciskiem robiło? Okej, dobra. Pewnie standardowo będzie potrzebne nam 25 takich elementów, więc zbierajmy co się da.
Tu jakby wygląda... Aha, tam wyżej będę musiał się dostać i tak. No dobra, spoko. No tak. 25, 25. Oj, myślałem, że będę mógł to zebrać. Ale jak nie, to nie. Z tego powinno wypaść sporo rzeczy, nie? Tak to wygląda, takie kolory to ma. O, proszę bardzo. Najsik. Tutaj nic nie ma, tam też pewnie zaraz przejdziemy na lewo. Czyli musimy się troszkę wrócić, tak? Tu coś mamy. A tak to kurde. Nie widzę już takich elementów. Co jest? Brakuje im 5. Może z tego jeszcze, co? Nie. Coś jeszcze musimy ewidentnie zniszczyć, wiecie? O, tam po prawej coś się... Jak z tego mi nie wypadnie 5 elementów, to będzie cienko. Mamy to? Mamy, idealnie. Dobrze, widzę, że to było wykalkulowane tutaj. Oddajemy klocki i zobaczymy, co nam tutaj wyda depozytor. Cóż to jest? Fajne jest to, że to od razu składa za mnie. A taki poduszkowiec, zobaczcie, o kurde. No eleganckie to jest. Podoba mi się i właśnie możemy... A, zasysamy to tym, tak? Ale jaja, zassaliśmy to, patrzcie. Mogę napełnić ten zbiornik, tak? No dobra. Mogę pozasysać tego trochę. Czemu nie? Nie wiem, czy potem to jakoś będę mógł wykorzystać, czy nie, ale... Wygląda fajnie. O, dostałem za to nawet klocki. O, znowu mi się udało tak przerzucić gościa, czyli nie wydawało mi się. To jest jakaś taka kombinacja inna tych klawiszy, którą przypadkiem udaje mi się po raz drugi zrobić, wykonać. Co to są za... Czemu on tak... Czemu tak, takie są wybuchy, jak Batman uderza? Zauważyliście? Nie wiem, czy to po prostu takie rzeczy akurat uderzały, że one wybuchały, czy to jakieś też... nie wiem, bonusowa umiejętność się aktywowała, tak jak ten... Nożnik monet, czy kombosy, nie? Dobra, no wyssałem wszystko, co się dało. Teraz już tego nie wykorzystam, tutaj mam rozumieć. A tutaj, a zaraz. A może do tego muszę oddać to coś, co? Tak by to kurde wyglądało, ale ja nie mam wystarczającej ilości chyba tej mazi. I jeszcze, albo nie wiem, kurde, nie wiem, zobaczymy. Wejdźmy na razie tutaj i spróbujmy podziałać dalej po tym, jak coś, to się wrócimy. No, składaj to, składaj. Dobra, co my tu mamy? Strój Batmana. Glide Suite. Dawaj mi strój. Dobra. To może mogę sobie wystać te kawałki na wszelki wypadek. Może jeszcze będziemy gdzieś mieli jeden depozytor jeszcze. O, shit. Dobra. Co, zatkamy to? Elegancko. Robin, wesij to. Ty dobrze zsiesz. Najsik. Dobra. Słabo idzie nam z klockami na razie jeszcze. Co to jest, taki inny zawór? Nie wiem. Dobra, teraz możemy tu przelecieć na spokojnie. I linka dla Robina. Aha, to nie był zawór, to była właśnie drugi koniec tego. Więc jest okej. O, dobra, tak lepiej. Wow, 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 Robin. Ale mu się spadło. A tu mam kanister na górze. Jak ja go mogę zdobyć? No, potrzebowałbym tutaj Demolition Suite, żeby wysadzić te rzeczy, także raczej nic nie zdziałam tu w tym momencie. Dobra, jedziemy z nimi. Nice. Rozwalamy, co się da. Okej, przechodzimy teraz na tą stronę już. No to może już tam nawet nie będziemy musieli wracać. Spoko. Kurde, to jest tyle tych elementów, że mam wrażenie, że będzie jeszcze jakiś jeden depozytor. Wysoce prawdopodobne jest to. To na pewno muszę zepchnąć tutaj. Oj, przyblokowałem jeszcze, cholera. Come on. Dobra, udało się.
Co mi to da? Rozpadło się tam trochę rzeczy. Tam jeszcze jak coś wcześniej miałem klocuszki właśnie koloru rubinowego. O, jest i kolejny, zobaczcie. Kurczę, czyli będzie jeszcze jednak potrzebne nam to. Ale ich tu chmary wyrąbało, patrzcie, co się dzieje. Plaga, kurwa, tinky winky. Masakra. Co to było? Robin, chodź tu. Dobra, brakuje nam czterech elementów. To można wejść gdzieś tutaj na dole, to jeszcze znajdziemy, nie? No, są tu jakieś klocuszki, tutaj jeszcze więcej. Elegancko. Tutaj kolejne jakieś takie okienko dla Riddlera zapewne. Więc je zostawiamy. Tu już nic, to możemy poniszczyć. Tu coś możemy przełączyć, czy nie możemy? Nie możemy. Dobra, to jest akurat fajnie nadmiar zrobiony tych klocków. Tam we wcześniejszej lokacji było na styk, a tutaj jest w porządku właśnie. Co tu mamy? Kolejne jakieś poduszkowcowe coś? Nie, co to jest? O, czy to mi otworzyło? Aha, to wysadziło... Aha, wysadziło tą bramę. Dobra, i możemy teraz wziąć naszą maszynę i zebrać stąd to. Ten śluz, te toksyny. Fajne rozwiązanie. Dobra, sprzątamy w takim razie. Przepraszam, ja to tylko sprzątam. Elegancko. Batman, uważaj. Dobra. Może nam zapełni nawet do końca już to, nie? Albo i nie, jeszcze nie. Dobra. Składamy co mam do złożenia. Teraz możemy chyba to otworzyć? Nie, coś jest z tymi... A, jeszcze po drugiej stronie by się przydało to poskładać, nie? Stamtąd trzeba jeszcze zrzucić... O kurde, to ja muszę polecieć, nie? To najpierw musimy wejść w ogóle z powrotem na górę. Na to wygląda. I czy ja tam dolecę teraz? Pytanie. Tak na styk, nie? Oj, no to było... To było na styk, serio? Dobra, mamy to. Okej. Teraz powinno dać radę to poskładać w całość i otworzyć to przejście. Za którym coś czuję, że już będzie ten szalony kapelusznik. Chciałem jeszcze tylko zobaczyć, czy gdzieś mam tutaj może jednak ten śluz jeszcze. Te toksyny nie ma, nie ma. Kurczę, bo chciałem zobaczyć, co się stanie, jak napełnimy do pełna ten nasz pojazd. No dobra, trudno. Może jakimś cudem go weźmiemy ze sobą? Patrzcie, wzięliśmy. No to fajnie. W sumie spoko. Dobra. Ojej, nie ma szalonego kapelusznika, ale jest więcej przeciwników. To nie jest znowu takie dobre, zwłaszcza, że nie wiem skąd oni teraz strzelają. Jakoś stąd, patrzcie, ja ustrzelę ich? Dam radę, tak pojedynczo może? Nie, tych nie dam rady. Ci jeszcze mnie w ogóle nie widzą w sumie, więc jest dobrze. No dobra, idziemy w tą stronę w takim wypadku. Lecę tutaj. Spycham to. Ciach. Coś z tego złożę? Nie. Przepraszam, Robin. Nie chciałem. A, jeszcze stąd musimy z lewej jakby pozrzucać te... Ale czy ja tam wejdę z powrotem? Drabinkę zrobili taką małą, serio? Dobra. I z tych trzech pewnie kontenerów coś zrobimy. Dokładnie, teraz mam trochę więcej części. Jakiś samochodzik, tak? Niech będzie, niech będzie. Czy to jest... Nie wiem, co to jest. Nie będę nawet próbował zgadywać.
Wygląda dziwnie. Na pewno jest to jakiś wózek widłowy, nie? Skąd on jeszcze szaleje do mnie? Nie wiem. Mogę coś tym podnieść? Na pewno mogę tym rozwalać. To jest fajne. Dobra, podoba mi się. Nice. Tak możemy efektywnie zbierać monety. No i to jest, kurczę, wreszcie sensowne zbieranie. Teraz z tego też coś musimy stworzyć, tak? Dobra. Aha, dobudujemy drugi. A nie, jakiś inny. Chociaż nie. Aby, nie wiem, może my jesteśmy w jakiejś fabryce lodów starej? Dlatego tutaj są lody na tych. Bo to są lody, zobaczcie. Tu jest jakieś z gałkami, a tutaj u nas normalny taki magnum. No kurczę, jakaś może to jest stara fabryka lodów. Nie wiem, gdzie mam tym jechać, nie wiem po co mam tym... Przez to nie przejadę. Tam będziemy musieli przelecieć, a może teraz ten, zaraz. Poskładajmy to. Okej. I teraz co? A, dobra, stanę na... Come on. Chyba tam wejdź na to. Kurczę, myślałem, że może dam radę to podnieść za pomocą tego. Mogę w ogóle cokolwiek robić w tym wozie, będąc? Nie, nie mogę. Myślałem, że będę mógł podnosić chociaż tym wózkiem. O, tu coś mogę z tego zrobić, tak? Drabinkę, dobra. To po co mi te wozy były, te wózki widłowe? Nie wiem. Zagadka. Może jeszcze zaraz się okaże. Myślałem, że będę, wiecie, mógł podwyższyć na przykład Batmana na tym, podnieść do góry, żeby potem tutaj móc przelecieć dalej. Ale jak widać, nie. Po to się nie dostanę, nie? Spadnę na pewno. Nie ma co nawet próbować. Okej, jesteśmy po drugiej stronie. Dobra. Miejmy nadzieję, że nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Tu może zaraz wjadę tym wózkiem i sobie poniszczę to wszystko, bo jest tego sporo. To mogę jeszcze niżej zejść? Co? No nie, umierasz tutaj raczej. Tak średnio, bym powiedział. Duża lokacja, kurde, naprawdę duża lokacja. Dobra, w dalszym ciągu musimy się dostać teraz gdzieś tutaj, tak? Dobra, niech będzie. Przelećmy sobie tutaj. Zbudujmy coś takiego. Zaraz przydałoby się jakoś dezaktywować te opary tam. Kurczę, to dalej nie działa. Mogę tu coś rozwalić? Cholera wie. Tu się nie mogę dostać za bardzo chyba jeszcze. Nie, ja tu muszę, tu jakoś inaczej muszę się dostać. Tego też nie uszkodzę. Chyba. Nie, to tutaj to jest niezniszczalne. To nie jest coś, czego mogę się też złapać, ta rura u góry. Musimy pomyśleć inaczej, pomyśleć bardziej szerzej, obszerniej. Tego nie uszkodzę na pewno rękami. Chociaż może damy radę to wyłączyć, co? Nie wiem. Może jak na to... O nie, już byłem... A, udało się, dobra, to był przycisk, okej. Okay. Spoko. Elegancko, teraz weźmiemy sobie ten wóz. Wózek, właściwie. Powinniśmy sobie bezproblemowo przez to przejechać, mam nadzieję. Dobra. I tym właśnie możemy zniszczyć te większe elementy. Elegancko. No. Teraz to ma sens i z tego może będziemy mogli stworzyć właśnie... No, może być i to. Myślałem przez chwilę, że będzie to miejsce na strój dla Batmana, ale nie. No dobra, nie wiem co nam to dało. Jak na razie. Teraz, aha, teraz możemy użyć tego. To może, nie wiem, złapiemy jakoś te części, aktywuje się...
Aha, wylaliśmy tu toksyny, tak? Jezu, Robin, wychodź stamtąd! Boże, co za cep. Aha, i wyskoczył jakimś cudem, no dobra. No dobra, ma to sens, nalaliśmy tu toksyn i wybiło ponad poziom te deski. Okej, mostek powstał. Może być, budujemy mosty. Dla starosty. Ładnie sklepani. Chyba już rozumiem. Właśnie teraz przeprowadziłem krótki eksperyment. Nabiłem troszkę combo i potem nagle zebrałem szybko monety i wykminiłem, że właśnie jak nabijemy combo, to monety się mnożą, wiecie. To włącza się taki chwilowy mnożnik monet. W sumie ciekawa sprawa, ciekawa inicjatywa. Z tym nie wiem, co mogę zrobić. Wygląda, że nic na razie. Tu na górę też w sumie nie wejdę. Robin sobie tam... Jak on tam wlazł? Robin, nie mam pytań do ciebie, wiesz? Naprawdę nie mam pytań. Nie wiem, może przejadę tym? Nie wiem, czy to mi coś da, ale... Może? A może nie? No dało. Dobra, potrzebny był chyba odpowiedni ciężar. Dobra. Mogę zostawić ten wóz, czy nie? Dobra. Wróci i wróci. Dobra, okej, działa. Elegancko. Robi tam dalej, stoi jak głupie, ale poradzimy sobie bez niego, myślę, przez chwilę. Tutaj, no, potrzebny byłby ktoś silny, nie ma szans na razie dla nas. Nie w tej chwili, nie w aktualnej kondycji fizycznej. Okej, okay, teraz już powinien być filmik. Nie, jeszcze? Jezu, jaka długa misja. Nie wiem, czy to jest woda. Pewnie nie. No nie, woda, dobra. Wyjątkowo dobrze trafiłem, nie? To są już goście od Jokera, wiecie? To są... albo nie, albo to są dalej ci od szalonego kapelusznika. Nie wiem już, kurczę. To mogę zniszczyć chyba batarangami. Dobra, jeszcze trochę. Elegancko. Zaraz powinien nam pyknąć prawdziwy superbohater. Lada monetę. Mamy to, elegancko. Aha, strój dla Robina to będzie, tak? Dobra, myślę, że dla Batmana. Magnetic Suite. Elegancko. Szkoda, że tych strojów jest tak mało. Znaczy mało. Chyba po 3 są dla każdego z nich, nie? Na razie. Nie chcę mi się jakoś teraz myśleć nad tym specjalnie i liczyć ich. Ale chyba około 3 dla każdego jest. Czy nie, nie jakoś dużo, kurczę. Myślałem, że będzie ich więcej. Ale dobra, trudno, nie? Trzeba to przepchnąć. Najpierw w prawo. Teraz jakoś ostrożnie, prosto. Dobra. Coś tutaj, jakieś wielkie koło zębate się aktywowało i most pewnie znowu się połączył, tak? A, tak nie do końca. Ale może na tyle, że Batman da radę przelecieć, nie? Da radę, dokładnie. I tutaj złóżmy resztę dla Robina. No, najpierw musimy ich sklepać. Dobra, ładnie. Dwóch nawet utopiliśmy w toksynach. Udana walka. Okej, teraz to się może dopiero złożyć do końca. I nasz przydupas może przejść elegancko. Tam niebieska moneta kusi na dnie sobie leży teraz, ale trochę bez sensu by to było, bo zebralibyśmy i zaraz byśmy ją stracili. Ginąc. Dobra, tutaj Robin, działasz ty teraz. Na górę. Dobra. I co? To zostanie otwarte, mam nadzieję, jak już to przekręcę.
No dobra, trzymamy kciuki, żeby zostało otwarte. Tutaj nic nie zrobimy, to jakaś inna postać by musiała. To chyba wszystko na razie, tam już tego nie zbieram. Idziemy, no nareszcie, kurczę, walka. Mamy szalonego kapelusznika. O Jezu, jakiś śmiech. Pamiętam, w Arkham City chyba pojawił się szalony kapelusznik, w sensie w grze Batman Arkham City. I była cała z tym związana taka misja fajna, gdzie właśnie nas zatruł jakimś czymś i mieliśmy pseudo jakieś halucynacje, wizje. Coś takiego kojarzę, nie pamiętam do końca, o co w tym chodziło. Jedyne co pamiętam to, że bardzo mi się spodobała ta misja. Dobra, jesteśmy wyżej. Niebieskie monety nie zbierzemy. Teraz co? Potrzebujemy też Robina, tak? Dokładnie, za mały ciężar był. Dobra, teraz go kopnie prąd. Albo coś się stanie. Chyba mieliśmy... Okej. Musimy stanąć na tym po prawej stronie w takim razie. Bo... on stoi po prawej stronie. Są jakieś dwie takie płyty właśnie. No ale podłączone do tych urządzeń, do tych śmiesznych tych. I idzie impuls i powinien go kopnąć prąd, nie? Ciach. Albo otworzyć to, tak też można, no. Dobra, co on ma na głowie? O nie, on... Aha, kontroluje... No właśnie, mind control. Cwaniaczek, musimy teraz się przełączać tak sprawnie. Ucieka znowu tam. Nie to, że moglibyśmy go spokojnie dogonić, ale no okej. Dobra, czyli to jest na tą stronę, nie ma sprawy. To powinno być prostsze. Dawaj, Robin. Dobra, załapałeś się, cieszę się. Okej. Nice. You're going down, bitch. Okej, łatwo poszło. Jaką lepę mu sprzedał. Tam co? Ktoś odleciał, tak? To chyba był Joker i chyba udało mu się ukraść to, co chciał ukraść. Niestety. No ale na szczęście udało nam się chociaż powstrzymać tego szalonego kapelusznika. Nowe arty teraz się tutaj pojawiają chyba. Nie zwróciłem uwagi, czy pomiędzy pierwszym a drugim epizodem też były różnice w tych artach na tym stole właśnie teraz, ale chyba tutaj teraz były nowe. Zobaczmy, co nas dalej będzie czekać. O! Doktor Harley Quinzel. Okej. Okay. Czyli Harley Quinn. No, była właśnie psychiatrą Jokera w Arkham Asylum. Potem się w nim zakochała. I całkowicie się odmieniła. I przyjęła pseudonim Harley Quinn. Jest dobra w akrobatyce. Clown Prince of Crime. Aha, tutaj chodzi, że to jest Joker, że ona, wiecie, adoruje strasznie Jokera. Dobra, wiemy mniej więcej, co nas czeka na tym odcinku. Harley Quinn, może być ciekawie. Dzięki za oglądanie, do następnego, heja!